Rozmowa po dziewiątej. Daniel Sawicki, witam w rozmowie po dziewiątej. W naszym studiu Piotr Barczak, przewodniczący Rady Miasta Zielona Góra. Kłaniam się, panie przewodniczący. Dzień dobry, również kłaniam się. Yy, no, wczorajsza sesja, właściwie dwie sesje, bo to... Pierwsza była ta, którą Państwo musieli dokończyć, Dzisiaj sesja majowa, potem sesja absolutoryjna i dużo się działo, naprawdę, wczoraj dużo tych emocji było. Chciałem Pana spytać, bo pierwsza sesja została otwarta, zmienili Państwo porządek obrad, doszło już do pierwszej awantury wtedy, no i ta sesja się zakończyła, tak szybko Panią zakończył. Dlaczego? Wszystko na wniosek, oczywiście radnych, bo to często się mówi, że przewodniczący zakończył. No akurat zakończy ten, kto prowadzi, tak samo jak i sędzia na to, Natomiast to, co się dzieje na boisku piłkarskim czy innym, nie zawsze zależy od samego sędziego. Więc, to pan takim arbitrem jest? E, no, jako po, przewodniczący arbitra. Po części tak, więc zazwyczaj no, na, tych sędzi, na, ta, na takiego sędziego zawsze się narzeka, niezależnie czy jest się za jedną drużyną, za drugą, czy jest się kibicem, czy piłkarzem, więc to nie jest łatwa rola. Natomiast e, e, rzeczywistość, e, jeżeli chodzi o dzień wczorajszy, e, rzeczywiście trzeba było dokończyć wcześniej e, przerwaną sesję. Tam zostały trzy proste punkty, jedna uchwała, jedna a, 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 apel i a, sprawy różne. Natomiast a, w związku z tym, że rozpoczęła się w, w dniu jutrzejszym, w, w, przepraszam, wczorajszym była zaplanowana także a, sesja właśnie absolutoryjna, na której było ponad te 25 różnych punktów do obrad. A, w związku z tym zostało zaproponowane, żeby te trzy punkty przerzucić właśnie już bezpośrednio na, na tą, kolejną nową absolutoryjną podstawową, sesję. tą najważniejszą se sesję. I Wydało... czemu to wywołało taką Awanturę. Najbardziej chyba chodziło o punkt, nie o ten apel, najbardziej chodziło o punkt dotyczący spraw różnych, gdzie mieszkańcy chcieli się wypowiadać i było to zaplanowane, no właśnie, i, i doszło do karczemnej awantury. E, tak, no, ale to chyba celowe jest przez radnych platformy już od dłuższego czasu po to, żeby zaistnieć, pokazać się. To jest zwykła awantura, tak naprawdę o nic. A sprawy różne, jak wszyscy wiemy, i ktokolwiek gdzieś funkcjonuje w jakimkolwiek zebraniu, to wie, że są na końcu, a nie na początku. Na, tak czy inaczej. E, e, A na w pierwszej sesji ci mieszkańcy wypowiedzieliby się szybciej, no bo miała tylko dwa punkty, chyba te sesje, czy trzy, jak pan zapowiedział. Jak pan na, tak? na, natomiast ważne jest to, że były dwa zgłoszenia na, do wypowiedzi tak? ze strony nawet nie do końca mieszkańców, bo była jedna osoba, która z Krakowa, jedna osoba z Zielonej Góry. Obu tych osób nie było. W czasie sesji o tej godzinie. Nawet był potem kontakt z biura rady, czy te osoby chcą zabrać głos. Nie wyrażały chęci, więc i tak by te osoby nie zabrać. A ci mieszkańcy, którzy przyszli? Mieszkańcy, którzy przychodzą, mają możliwość zabrania głosu, jeżeli zgłoszą się przed sesją. Czyli trzeba złożyć wniosek do Rady Miasta o możliwość zabrania głosu i wtedy oczywiście zabierają głos. Czyli no. to nie jest tak, że przychodzimy sobie na sesję i wtedy mówimy, panie przewodniczący, my tu jesteśmy i chcemy w określonym punkcie zabrać głos. Nie ma takiej procedury. E, nie, e, to jest zgodne z regulaminem mm -hmm. i statutem Rady Miasta, który został już ustalony ponad 20 lat temu, także to nie jest znowu jakiś mój własny wymysł. Tylko przypominam, że wtedy przewodniczącym Rady, kiedy to było ustalane, był pan Adam Urbaniak z Platformy Obywatelskiej, notabene. Więc A ta... Właśnie. Takie są przepisy, przepisy prawa. Natomiast to awantura trochę wyszła też z tego, że w czasie przerwy. Zgłosili się jeszcze inni mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać na, e, głos na sesji Przerwy W przerwie pomiędzy różnych, sesjami. W przerwie pomiędzy sesjami. W związku z tym nie ma możliwości zabrania głosu, więc też nie, nie ma tutaj po co awantury robić. Wystarczyło na tą, która i tak w dniu wczorajszym była sesja, zgłosić się i na koniec tej sesji oczywiście każdy mógłby zabrać głos. Radni Platformy, szczególnie Adam Urbaniak, który jest prawnikiem i na pewno tutaj sobie rości prawo, no, bo ma tę wiedzę prawną bardzo dużą. mówił, że to jest złamanie prawa przez przez radę, jak rozumiem, że chodziło mu o pana. O pan decyzję jakby wciela w życie podczas tych obrad, że jest to takie złamanie prawa, że radnym platformy no, oni zapowiedzieli, że albo wychodzą z sali obrad, jeżeli ich wniosek nie zostanie przyjęty właśnie dotyczący tego, żeby ci ludzie mogli się wypowiedzieć. No taki szantaż. Tak to niektórzy określili członkowie wczorajszych obrad, że platforma chciała postawić pod ścianą. Wychodzimy, jeżeli nie przyjmiecie naszego wniosku. Ja się z tym nie spotkałem powiem szczerze. No i i myślę, że nie do końca przemyślone, czyste emocje, chęć właśnie zrobienia zamieszania, tak naprawdę, bo e, przypomnę, że wniosek padł ze strony e, e, prezydenta o właśnie przesunięcie tych punktów do kolejnej sesji i, e, i tutaj było głosowanie radnych, więc to większość rady tak pod, e, podjęła e, taką decyzję. Znowu, no, w nie, nie przewodniczący wniosku i takiego czy innego. Tak? Znowu nie Nie, się nie podoba to demokracja chyba. Tylko, no i to jest ten problem że czasem jak ktoś się w mniejszości, to chce rządzić większością. No tak czy inaczej, y, y, taka, taka jest zasada, że to większość decyduje. I znowu nie przewodniczący, tylko większość. Ja podałem pod głosowanie ten wniosek. To były trzy wnioski o, o zdjęcie z ka każdego z tych punktów. Następnie rozpoczynamy kolejną sesję, i tu się zaczęła rzeczywiście tak naprawdę ta wyjątkowa awantura, ponieważ znowu e, e, Platforma zgłosiła wniosek o to, żeby sprawy różne były na początku tej sesji. Tak. E, natomiast w e, porządku obrad i tak wcześniej były zaplanowane na końcu, tak jak zawsze. A dlaczego I tak wtedy... zależało komuś, żeby na początku ktoś mógł się wypowiadać? O co tutaj chodzi? No bo... Tego nie wiem, bo i tak by nie mógł ja nie się widziałem... wypowiadać, ponieważ z kolei nie było żadnych zgłoszeń na tą sesję od godziny dziesiątej. W związku z tym i tak nie, nie mógłby w sprawach różnych. Natomiast to, to chodzi o co innego. W sprawach różnych można wypowiadać ze strony radnych wielokrotnie, bez ograniczeń czasowych, więc można przedłużać sesję, można nie zacząć tych spraw, które są najważniejsze. w pierwszym punkcie był raport o stanie miasta. I sprawy różne dostała. są takim punktem, gdzie można dowoli wypowiadać się podczas sesji Rady Miasta. Oczywiście radni mogą Jeżeli dowoli zabierać o, głos. O radnych tak. Jeżeli chodzi o mieszkańców, to jest ograniczenie pięciominutowej. Nie, nie, o radnych mi chodzi. Czyli nie chodzi. No, tak. no I można przeciągnąć sesję bardzo długo. Teoretycznie na cały dzień. No no i wypowiadać i, się. I myślę, że to było właśnie. Już na zdolności oratorskie za, takie. Zaplanowano od początku, bo proszę zobaczyć, że e, e, radni Platformy powiedzieli, że wyjdą i nie będą uczestniczyć. E, no i wyszli. E, 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 tak jak e, ktoś tam wspomniał miał na sesji, nie będziemy się poddawać temu szantażowi. Jeżeli ktoś nie chce uczestniczyć w obradach czy pracach w ogóle Rady, to nie musi, to jest jego sprawa. Dietę pewnie otrzymuje, niezależnie od tego. Natomiast... Ale przyjęto uchwałę też odnośnie diety, Prawda Filip Gryko był jakby jej, jej autorem, wniosek taki zgłosił, żeby ta dieta nie przysługiwała osobom, które nie biorą udziału w obradach, tak to zrozumiałem przynajmniej wczoraj. Poprosił o zgłoszenie e, sprawdzenia listy obecności w momencie wyjścia rzeczywiście radnych platform. Natomiast myślę, że warto tu zaznaczyć, że Platforma powiedziała, że wychodzi, wyszła z tej sesji na samym początku, zaprosiła dziennikarzy na konferencję przed ratusz. W tym czasie były prowadzone normalnie obrady sesji Rady Miasta, czyli raport o stanie miasta, to co powiedziałem, potem absolutorium, wotum zaufania dla prezydenta. To są najważniejsze, o tym zaraz. To są najważniejsze mhm. rzeczy, o których powinniśmy wtedy rozmawiać. Natomiast nie, Platforma wtedy wyszła, wyciągnęła jeszcze dziennikarzy, pewnie po to, żeby z kolei nie słuchać, nie rozmawiać o. O, o tych najważniejszych rzeczach, tak naprawdę do, dla miasta, czyli bezpośrednich pieniądzach, inwestycjach, zadaniach, które były zrealizowane, które nie były zrealizowane. Więc tu, w moim przekonaniu, to był plan od początku, żeby zrobić właśnie zamieszanie. Podejrzewam, że dzisiaj mało kto z mieszkańców tam będzie się interesował, o co chodziło, czy nie, e, czy kto miał rację, czy kto nie miał racji, tylko będą słyszeć o tym, że radni znowu się pokłócili, jest zamieszanie i teraz e, pomysły e, na przykład niektórych radnych o to, że zła rada, trzeba, ich, trzeba ją rozwiązać. A no właśnie, czuje takie... się pan jeszcze y, takim radnym, powiedzmy no, to pełnoprawnym, czy się obawia pan, że może pana za chwilę nie być, jak i, i pozostałych członków Zielonogórskiej Rady Miasta, bo wniosek y, o to, żeby rozwiązać Rady Miasta, zapowiedzieli radni Platformy do wojewody. Będzie, będzie Rada Miasta może rozwiązana? E, no, w, no w śmiechu warte, bo tak naprawdę, po, jeżeli mają taki kłopot, to już dawno powinni to, to zrobić. Ja rozumiem, że ich jest mało. E, tak naprawdę pięciu, było siedmioro. Mieszkańcy wybrało Wybrali z ich list siedmioro, a, a oni z siebie jeszcze wyrzucili ze swojego klubu dwóch radnych. A teraz, tak, skreślili? Tak, skroślili z klubu radnych a w tej chwili chcą w ogóle całą Radę rozwiązywać. Więc to, to jest ten problem chyba w ogóle Platformy, to znaczy, że nie zgadzam się z wszystkimi, którzy uważają inaczej niż Platforma. A jaki jest powód tak naprawdę tego, żeby to Radę rozwiązać? Jaki argument podawano? Nie wiem, ponieważ ze mną nikt na ten temat nie rozmawiał, Aha. nie widziałem wniosku takiego. Myślę, że właśnie chodzi o to, że nie wiem, nie mają większości, nie mogą rządzić, jak nie rządzą to, 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 to nagle właśnie wszystko jest niedobrze. Wczoraj sami wprowadzaliśmy Chaos, zabierali głos. Ja z dobrej woli udzielałem głos w sprawach dotyczących właśnie porządku obrad. A trzech radnych z napięciu z nich powiedziało, że będzie w porządku obrad zabierał głos, a tak naprawdę nie zabierało głosu w tym temacie, więc to jest takie celowe, mówię, robienie zamieszania, a potem powiedzenie, że to wszyscy są źli. Że to rada jest zła. I oczywiście. Nie potrafi rada rządzić niedobra. Dobrze, panie, znaczy, jeżeli komuś nie pasuje, może... panie redaktorze, ja tylko podsumuję jeszcze. Jeżeli komuś nie pasuje funkcjonowanie w tej Radzie Miasta, to po prostu może złożyć mandat. Nikt, nikogo tu na siłę przecież nie wprowadzą. To jest wolna wola każdego, kto tutaj pracuje. Jeżeli ktoś nie chce pracować, naprawdę nie ma obowiązku. Yy, najważniejszym punktem wczorajszych obrad y, oczywiście było udzielenie, bądź nie absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta miasta prezydent otrzymał oczywiście i absolutorium udzielono mu również wotum zaufania 19 głosami chyba za każdym razem tak głosowanie za tylu radnych było przy absolutorium wstrzymała się część radnych przy wotum zaufania część bo sześcioro było przeciwnych no to jest taki wynik w tej radzie no 19 za no, wydaje się że niezły jak pan patrząc na to wystąpienie prezydenta ten raport o stanie miasta jak pan oceni jak dzisiaj wygląda miasto. No właśnie to to jest jakby efekt. Myślę, że większość radnych, to znaczy ci, którzy nie są tak upolitycznieni właśnie jak Platforma, bo te głosy przeciw, czy też w dwóch sytuacjach, czyli absolutorium i sprawozdania finansowego, Platforma nawet nie była przeciw, tylko się wstrzymywała. Chociaż no. na komisji statutowo-regulaminowej nawet głosowała za tymi dwoma z kolei projektami uchwał. Więc proszę zobaczyć, że z punktu widzenia finansowego, wszystko jest, nawet Platforma... U słupki nie, nie, się nie, zgadzają i to no, często, zawsze się zgadzają praktycznie, jeżeli chodzi o samorządy. Tu jeszcze myślę ciekawostka, bo radni Platformy powiedzieli, że wyjdą, nie będą uczestniczyć w sesji Rady Miasta, wyszli na zewnątrz, potem poszli do Urzędu Marszałkowskiego i stamtąd się zalogowali i uczestniczyli online, więc to jest też takie nazwijmy to mocne oszukiwanie i tych, którzy słuchali tej sesji i nie tylko radnych, ale myślę, że dziennikarzy, bo nie, nie w pełni mogli uczestniczyć potem w sesji właśnie w debacie na temat raportu o Miasta. I wracając do tych najważniejszych rzeczy, myślę, że miasto naprawdę dobrze się rozwija pomimo e, sytuacji trudnej z ubiegłego roku, czyli rozpoczęcia w, e, wojny na Ukrainie, e, przybycia do naszego także i miasta a, wielu uchodźców, e, kwestii finansowej, inflacji, wzrostów cen r, różnego rodzaju w ubiegłym roku, niepewności sytuacji finansowej. A mimo tego dochody do miasta rok do roku wzrastają, były też wyższe w 2022 niż w 2021. Inwestycje, które zostały rozpoczęte, były realizowane, te, które były zaplanowane, zostały rozpoczęte. Nie z tego tytułu nic nie było wstrzymywane. Więc pomimo oczywiście pewnych błędów, które ja też zauważam, o no, które też wspominam, bezpośrednio rozmawiam, to uważam, że rzeczywiście te zadania, które były realizowane w mieście, były one, Dobrze zaplanowane, są realizowane, nie są e, e, odwoływane, na przykład jak w mieście Gorzów, Wielkopolski przecież tam był problem z budową hali choćby, więc e, w moim przekonaniu no, trudno było tutaj nie udzielić e, absolutorium, czy nie udzielić wotum zaufania, czy też nie głosować za właśnie. E, sprawozdaniem finansowym. Prezydent kończąc już naszą rozmowę, prezydent Kubicki mówił wczoraj, że największą porażką no, miasta, jak rozumiem, czy nie wiem, czy jego czy miał na myśli siebie, ale generalnie chodzi o miasto jest to, że pani marszałek Elżbieta Polak odebrała pieniądze Zielonogórskiemu samorządowi, takie stwierdzenie padło. No i to w pewnie w części no, jest prawda. Niestety potężne środki nie otrzymujemy i to nie tylko z ZIT-ów, o których najczęściej prezydent mówi, no, ale proszę zauważyć, że też były obiecywane pieniądze na choćby kom kompleks na Ochli 19 milionów złotych i potem Platforma się z tego wycofała. Więc no, widać ewidentną niestety walkę z Zieloną Górą Platformy Obywatelskiej Urzędu Marszałkowskiego szczególnie po to, żeby nie wiem zdołować, żeby pokazać, że w Zielonej Górze jest źle, jest gorzej, a pomimo tak naprawdę pozyskiwanych i dużo większych środków innych, między innymi też i rządowych, przecież znowu na, czy na Ochle, na obwodnice, na parki, na modernizację poszczególnych obiektów także i oświatowych. E, także to ne, my sobie na, naprawdę bez Platformy poradzimy. To nie jest problem. Szkoda tylko, że Zielona Góra mogłaby dużo lepiej, dużo bardziej się rozwijać, gdyby Platforma nie tylko nie przeszkadzała, nie, nie, nie musi pomagać, ale gdyby nie przeszkadzała. E, ja myślę, że zachęcam naprawdę właśnie o tak jak radnych e, Platformy z dnia wczorajszego, żeby poszli do urzędu i zachęca e, Marszałkowskiego i tam zachęcali panią Marszałek, żeby dała pieniądze, a nie robili zadymy tak naprawdę na czytu w czy przed ratuszem i, Oj, i pewnie potęgowali, będzie jeszcze gorąco potęgowali wielką, wielką. sesji i Polityka bierze górę. No, no Niestety, i to panie redaktorze, przy, tak, przyznaję rację, ja myślę, że część radnych platformy chce się wykazać przed swoimi zwierzynkami, pewnie chce zaistnieć na listach wyborczych, najpierw parlamentarnych, potem samorządowych. E, I to jest tylko, A i może, chęć pokazania chodzi się. o to po prostu, że prawo i sprawiedliwość współpracuje z prezydentem Kubickim przy wielu projektach i to się po prostu może politycznie nie podobać, być może tak trywialny. E, Trywialne rozwiązania ja myślę, że tu tego, wy... tej sprawy. Panie Redaktorze, tu nie, następuje, nie, nie, tyle, ch musimy nie tyle chodzi o zdanie. współpracę z, e, e, z Prawem i Sprawiedliwości, tylko z zabieganiem o środki rządowe. A ale platform, tak w tej kwestii o tym a mówię. forma właśnie każdego i to samorządowca, niezależnie od Zielonej Góry, ale proszę zobaczyć, że z wielu innych, jeżeli tylko któryś zabiega o pieniądze rządowe, to zaraz próbuje mówić, że to jest nie wiem, wyznawca PiSu, a on tak naprawdę działa na rzecz swoich mieszkańców. I stawiamy kropkę. Piotr Barczak, przewodniczący Rady Miasta Prawo i Sprawiedliwość, był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo? Dziękuję, życzę wszystkiego dobrego. Zauważ. Rozmowa po dziewiątej.